ścigamy się? Dawaj, dawaj! Lepiej ty mu uprawiasz! No. Ale to idzie pięknie. Ej, a gdzie skóra Harley'owa? Proszę. Dziękuję, ale dawno nie jeździłam, aż się chce. Dawaj, zakładaj. Tylko uważaj, bo ja miałam taki przypadek, że mi się mysza zalęgła na hali, jak zostawiłem w kasku. Albo nie był na hali, moje No, czujecie, mysza się zalęgła. Jezu, i chodzisz w nim. Otrzepałem. No a co mam zrobić? I głowa mi urosła od jesieni, tak mi ciśnie. Pojedziemy. Ej! Pojedziemy na buraka. Pojedziemy na rzepaka. I na jęczmienia browarnego też pojedziemy. Z żoną objazdowa. Zobaczymy, co w tym popiole urosło przy niedzieli. Tu dużo włosów masz, Ania. Oj, już ci się zaczepiły. Żeby brody nie przyciąć. Dosięgasz nogami? Chodź, zobaczymy, czy w tym popiele coś kiełkuje w ogóle. W tych niedzielnych spodniach mogę grzebać w polu? Niedzielne spodnie przeżyję, ale moje nowe buty... Gdzie te nasienie? Co? Nie wiem. Którzy tak mówią, nasienie. Nasienie? Muszę kupić nasienie do siewu. To się dzieje, że jeszcze się nic nie dzieje, ale fajnie, bo trochę... O! Czekaj. Kolejny. Ale się rozłupał. Nie, chyba na razie spoko. Nie jest tak sucho, nie? Tak pod spodem. Pod spodem tutaj jest trochę, widzę. Ania, przyjedziemy tam. Po ranym pójdzie? Dawaj, sprawdzimy. Od razu byś buraki zasiał. No lepiej ty mu uprawiać. No. Ale to idzie pięknie. Gadaj, mała. Jedziemy. Nie będę kolejny robił. No. Jak tam jęczmień z lutego? Jest, przebija się. Proszę bardzo. Idzie jeszcze nie cały, ale powoli na wierzchu. Ania, ale rzepak idzie, co? Właśnie miałam powiedzieć, że na moje oko to rzepak spoko wygląda, nie? W ogóle no teraz już lepiej, ale wiesz, co mnie martwi? Albo tak urósł, albo komuś się przydała ta żółta miska na chowacza. 13, około 13 sztuk chowacza. Nie, no naprawdę, komuś się chyba ta miska przydała. Ania, trzeba więcej misek kupić. Nie, no nie ma. No i tyle mojego sprawdzania nalotu chowacza. Nie, no bez jaj. Jakby ktoś jeszcze jakieś miski potrzebował, jestem tutaj za cmentarzem na polu, będę regularnie wystawiał. Także przychodźcie, bierzcie dla wszystkich misek żółtych. Starczy. Starczy dla wszystkich. Ścigamy się? Dawaj, dawaj! Dobra, wieź mnie do domu. Zmiana teraz. Będziesz jechać? Ja się boję.
Ja też, bo ty jesteś taki ciężki, tak zawsze giba. Jak jadę sama, spoko. Moją mamę jak wożę, spoko. A z tobą to trudne zadanie. Śmiesznie. Ale tu wygodnie, no chłopcy. Pola, nie mów nic tacie. Ognisko robicie? Dobra, nie mów nic tacie. Dobra, jak coś, to mnie tu nie było. Co, piwa mi żałujesz? Jak se kup, piwa żałuję, bratu. O, widzicie, jak to jest z rodziną? Jak to jest z rodziną? Nie, akurat tu się dogadujemy. On zabiera mi, a ja jemu. Ona by tak chciała być tu ze mną. Tak? A może tak? Bardziej. O. Ona by tak chciała być tu ze mną. A nie. Tu jest popsuty silnik w tym Merlo. Nie chciałaby tutaj ze mną być. Bebechy wyciągnięte. A ja bez zielonej herbaty, tylko z latte. Słuchajcie, wiele osób też pytało, jak tam sytuacja na froncie, jeżeli chodzi o ładowarkę. Szybki skrót tego, co udało mi się ustalić, na jakim jestem etapie. Silnik oczywiście zawieziony. Teraz dostaję co chwilę jakieś relacje. Na jakim etapie jest naprawa. Ja go zawiozłem w tamto miejsce z jednego prostego powodu. Ponieważ z jednej strony myślałem, żeby zregenerować, a z drugiej strony są tam wszystkie potrzebne części do tego, żeby w razie czego włożyć nowe części, takie jak blok. No i co się okazało ostatecznie po sprawdzeniu? Pęknięty blok. Wał jest dobry, jest pęknięty blok. No i niestety musiał być wymieniony, tam koło chyba siódemki gdzieś kosztuje. Więc nowe tłoki, nowy blok, praktycznie teraz jeszcze tam turbo do regeneracji, sprężarka, całość jest sprawdzana. Jedna fajna ciekawostka po drodze, ponieważ dostałem wiadomość na Insta od pani Justyny. Pani Justyna, Polka, która gdzieś tam śledzi kanał. Jej mąż Niemiec, który pracuje na gospodarstwie w Niemczech, też gdzieś czasami jakieś moje filmy ogląda. Okazało się, że rozpoznał swoją ładowarkę z gospodarstwa. Fakt, że nie pracuje tam jakoś specjalnie długo, bo chyba kilka miesięcy, 6 czy 7, natomiast postara się tam dowiedzieć troszeczkę więcej na temat tego oto sprzętu. I pierwsze pytanie, które byłem ciekawy, które musiałem zadać, to było takie: z silnikiem sobie poradzę. Słuchaj, czy reszta działa? Czy reszta jest sprawna? Bo tak, to jest taki wielki znak zapytania, czy jak się naprawi silnik, czy jakaś pompa nie będzie zepsuta. I mam potwierdzenie, że podobno reszta jest sprawna, reszta chodzi. No, jak to mówią, świat jest mały. Ach, dobra, wracam do domciu. A przy Fadromie widzę, żartów nie ma, bo walka trwa. Dalej. Wymiana łożyska. Wygląda na to, że przy tej niedzieli u mnie na kanale będzie raczej taki szocik szybki z wyjazdu, natomiast bardziej obszerna relacja u Ani. Za jakiś czas.
A co ty tutaj? Daj jednego frytunia dla tatunia. Mogę? Mam jednego. O, tego też wiem. No nie. W co ja się dałem wpędzić? Janek! Janek! O, proszę. To będzie piękne. Uciekł mi. Normalnie mi uciekł. Tym razem Johnny idzie sam. Już się nie dam drugi raz w to wrobić. Chociaż fajnie było. Przynajmniej zobaczyłem, czy nic sobie nie zrobi, ale daję radę. Pora obiadowa. Mieliśmy tutaj jechać na obiad, ale w sumie tymi frytkami z maka tak się zapchałam. A ty? Jesteś głodna? Tak. Tak? Tak. Za chwilkę z powrotem w okolice Zwolenia po silnik. Wkładamy i rura heja. Joystick, tak będę siedział. Nogę se, nie, tu nie ma za bardzo gdzie nogi wystawić. No to może nogi nie będę tam dawał do góry, ale o, tu jak pan, kierowniczka. No. Oj, tak to się spędza. Niedzielne popołudnie. Tak powiem, bo mnie boli. Ile to mam od godzin? 4600. Wypucujemy,